Dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasze muzeum w ten czwartkowy wieczór. Tytuł mojego wystąpienia to Doświadczanie wojny poprzez obrazy. Jak już zostało to powiedziane, jest on zorganizowany w ramach wystawy Krzycząc Polska Niepodległa 1918. Jednak w przeciwieństwie do większości, myślę, wykładów z tego cyklu, nie będę mówić ani o Polsce, ani o odzyskaniu niepodległości. Zamiast tego będę mówić o wojnie w takim najbardziej bezpośrednim i brutalnym znaczeniu, takiej wojnie, która dotyka bezpośrednio jednostki. Wielka wojna była pierwszym konfliktem zbrojnym, który posiadał tak obszerną dokumentację, na podstawie której można było niemal w całości odtworzyć bieg wydarzeń. Liczne fotografie przeznaczone w głównej mierze do prasy były przede wszystkim ogromną machiną propagandową. Do realizacji celów konfliktu uruchomiono plakaty, ulotki, broszury, znaczki pocztowe, znaczki kwestarskie, a pole wojennych działań artystycznych obejmowało też muzykę, teatr oraz kino. Istnieją świadectwa mówiące o tysiącach wierszy wojennych, które każdego ranka były przesyłane do niemieckich gazet przez czytelników. Obrazy towarzyszące I wojnie światowej były opracowywane w jej trakcie, również po jej zakończeniu, i stały się w pewnym sensie reprezentatywne również dla innych konfliktów. Większą część mojego wykładu postanowiłam poświęcić kolekcji fotografii wojennych zgromadzonych przez niemieckiego badacza Abiego Warburga, który dość niedawno został odkryty, tym samym nie jest jeszcze zupełnie w pełni opracowany. Niemniej jednak wydaje mi się, że w kontekście reprezentacji Wielkiej Wojny jest on propozycją niezwykle interesującą. Zanim jednak przejdę do samego zbioru, pozwolę sobie w taki najbardziej podstawowy sposób powiedzieć parę słów o samym uczonym, przytoczyć kilka faktów z jego biografii oraz metodologii, jaką się posługiwał, gdyż bez tych faktów nie sposób jest zrozumieć istoty tego osobliwego zbioru fotografii. Abi Warburg urodził się w 1866 roku, zmarł w 1929. Urodził się w Hamburgu, był historykiem sztuki, pochodził z żydowskiej rodziny bankierów. W ciągu ostatnich lat zyskał bardzo dużą popularność. Można powiedzieć, że stał się jedną z takich bardziej czołowych postaci współczesnej humanistyki. Przez wiele lat jednak jego działalność była omawiana głównie z perspektywy w kontekście metody ikonologicznej i jej późniejszego rozwinięcia przez Erwina Panofskiego. Dopiero w 1970 roku Ernst Gombrich opublikował intelektualną biografię uczonego, a kolejne dekady przyniosły coraz to większą ilość publikacji poświęconych badaczowi. I obecnie jest on omawiany w bardzo dużej ilości kontekstów, za co odpowiada m.in. francuski filozof Georges Didier Iberman, który oprócz licznych publikacji na temat badacza był też kuratorem kilku wystaw, które przy organizacji których stosował metodologię, którą posługiwał się Warburg. I takie wystawy zorganizowane były m.in. w paryskim Palais de Tokio czy w Muzeum Królowej Zofii w Madrycie. Warburg jest założycielem słynnej biblioteki, która obecnie została przekształcona w znajdujący się w Londynie Instytut Warburga, gdzie konieczne było przeniesienie jej w 1933 roku w związku ze wzrostem nastrojów antysemickich w Niemczech.
W momencie śmierci uczonego w 1929 roku w bibliotece znajdowało się około 65 tysięcy książek. I gdyż pomimo tego, że Warburg był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa, miał pięciu braci i dwie siostry, zdecydował się odstąpić pierwszeństwo do spadku swojemu młodszemu bratu, który w zamian za to zobowiązał się, że do końca życia będzie kupował mu książki do biblioteki, co też tłumaczy jej ogromną skalę. I tutaj na zdjęciu po lewej stronie widzimy pięciu braci Warburgów. Jest od lewej Paul, Max i po prawej stronie Abby stoją Felix i Fritz, a po prawej stronie czterech braci z ojcem Warburgiem na środku. Większą część swoich badań niemiecki uczony poświęcił sztuce włoskiego renesansu, przede wszystkim recepcji antyku, analizując dzieła m.in. Sandro Botticelliego czy Domenico Ghirlandaia. I tutaj widzimy oczywiście na górze Primavera Botticelliego, na środku narodziny Wenus, a na dole narodziny Jana Chrzciciela Ghirlandaia. Prace te m.in. znalazły się wśród dzieł sztuki, które Warburg omawiał w ramach swojej dysertacji doktorskiej. Zwracał on uwagę na heterogeniczne aspekty kultury, jej peryferyjne przejawy, badając w miejscu historii sztuki bardziej historię kultury wizualnej, co też tłumaczy jego popularność obecnie. Pozostawił po sobie też dzieło niezwykłe, Atlas obrazów Mnemozyny. Był to zestaw tablic obitych czarnym materiałem, do którego przypięte zostały różnego rodzaju reprodukcje. Fotografie dzieł sztuki, medali, znaczki pocztowe, wycinki z gazet, karty z traktatów naukowych i astrologicznych. Materiał wizualny obejmuje zakres od starożytności do czasów współczesnych Warburgowi, aż do jego śmierci w 1929 roku. Wówczas na atlas składało się 79 plansz, na których w sumie było około 2000 obrazów. Dzisiaj po tych planszach zachowały się jedynie fotografie, które jednak umożliwiły ich odtworzenie, jak to też się stało w 2016 roku, kiedy to w ZKM w Karlsruhe zorganizowano wystawę poświęconą Warburgowi, gdzie postanowiono te plansze, wszystkie plansze odtworzyć. Widzimy właśnie tutaj zdjęcie z tego pokazu. Wizerunki te były mocowane na planszach w sposób nietrwały, co umożliwiało ich ciągłe przemieszczanie. Taka metoda pracy nie obejmowała tylko atlasu Mnemozyny, gdyż Warburg podobnych planszy z materiałem obrazowym stworzył znacznie więcej, a większość z nich była prezentowana w jego bibliotece przy okazji różnych spotkań bądź też pokazów. Plansze te były w sposób bezpośredni związane z badaniami uczonego nad antykiem. W takim dużym uproszczeniu Warburg chciał udowodnić, że renesans nie powtarzał form zaczerpniętych z antyku, lecz budziły się one w nim na nowo w odpowiedzi na potrzeby danej epoki. Te same formy mogły się potem znów odrodzić w innym miejscu i w innym czasie. Stosował w tym celu określenie Nachleben, które oznaczało życie po życiu. I plansze prezentowane na tablicach atlasu były właśnie taką wędrówką form, która ilustrowała przejawy tego samego impulsu w różnych momentach historii. Jakby ta dawna historia sztuki została przez niego zastąpiona bardziej historią obrazów, która uciekała się od takiego tradycyjnego, linearnego traktowania czasu, otwierając się na anachronizm i tworząc, jak to określił Giorgio Agamben, dyscyplinę bez granic i bez imienia.
Warto też może zaznaczyć, że Warburg jako jeden z pierwszych zajmował się pamięcią w kulturze oraz tym, w jaki sposób wpływa ona na wytwory artystyczne. I tutaj dla przykładu widzimy tablicę opisaną jako tablica C. Została ona podpisana przez Warburga, rozwój przedstawień Marsa, odchodzenie od antropomorficznego ujęcia obraz, system harmonikalny znak. I zgromadzone zostały na niej takie wizerunki jak pierwsza tablica i przedstawia ona utożsamienie orbit planet z regularnymi bryłami z Mysterium Cosmographicum Johannesa Keplera z 1621 roku. Obok numer 2, czyli tutaj, jest to orbita Marsa według obserwacji Keplera. Numer 3, to jest tutaj orbity planet w ujęciu nowoczesnym z leksykonu Brockhaus z 1905 roku. Numer 4 tutaj się znajdujący są to dzieci planety Mars. Po lewej Perseusz, przedstawiony na wpół jako gwiazdozbiór, a na wpół jako europejski wojownik z niemieckiego rękopisu z XV wieku. Natomiast te trzy wizerunki tutaj są to przedstawienia Zeppelinów. Pierwszy nad wybrzeżem japońskim napotyka samolot służb ochrony wybrzeża. Tu jest Zeppelin Hamburger Fremdenblatt, a tutaj Zeppelin, który leci nad Nowym Jorkiem. Ta wizja kultury Warburga zakładała jej polaryzację i oprócz racjonalnych, harmonijnych przejawów istniały te irracjonalne, demoniczne, ujawniające się przede wszystkim w czasach destabilizacji. I te dwie tendencje widzimy również tutaj, bo z jednej strony mamy reprezentatywne dla matematyczno-racjonalnego porządku, a z drugiej strony zaś astrologiczno-demonicznego. Mars jest ukazany z jednej strony w ujęciu naukowym, a z drugiej strony w ujęciu mitologicznym. Natomiast wizerunki Zeppelinów ukazują nowy porządek, który nastał na niebie i nowe wierzenia ludzkości, która w czasach Warburga zaczęła wierzyć przede wszystkim w postęp technologiczny. Więc to tak tytułem wstępu, teraz już przejdziemy do obrazów wojennych. W 1918 roku u Warburga ujawniła się choroba psychiczna, która została zdiagnozowana jako psychoza. Jej przyczyny doszukać się można w dopiero co zakończonej wojnie, której skutki uczony przypisywał sobie, co niemalże nie doprowadziło go do rozszerzonego samobójstwa. A Krzysztof Rutkowski w artykule Warburg i wąż przywołuje za Filipem Alain Michaud sytuację, która wydarzyła się miesiąc po kapitulacji Niemiec w domu Warburgów, kiedy to Warburg pisał: 18 listopada 1918 roku bardzo się bałem o moją rodzinę. Wziąłem rewolwer i chciałem zabić siebie i całą rodzinę. Wiesz dlaczego? Ponieważ bolszewicy nadciągali. A wtedy moja córka Detta powiedziała: ojcze, co ty robisz? A moja żona zaczęła bić się ze mną i chciała odebrać mi rewolwer. A wtedy Fredę, moja młodsza córka, wezwała Max Alice, czyli Maxa i Alice, mojego brata i żonę. Przyjechali natychmiast autem, a razem z nimi senator Petersen i doktor Franke. Petersen powiedział: Warburg, niczego nigdy od ciebie nie żądałem. Dzisiaj cię jednak proszę, jedź ze mną do kliniki, bo jesteś chory. Tak też się stało. Warburg początkowo leczony był na miejscu w Hamburgu, a od 1920 roku w sanatorium Bellevue w Kreuzlingen u doktora Ludwika Bitzfangera, lekarza z kręgu Sigmunda Freuda. Nie był on jedynym z... To jest właśnie doktor Bitzfanger, a Warburg nie był jedynym jego
słynnym pacjentem. W tym samym czasie w Kreuzlingen leczyli się m.in. tancerz Wacław Niżyński czy malarz ekspresjonista Ernst Ludwig Kirchner, którego tutaj pracę właśnie przedstawiającą doktora Witzwangera z dziećmi widzimy. I na marginesie wspomnieć można, że jakby to takie absurdalne, powiedzmy, przypuszczenia Warburga co do jego udziału w wojnie jakby były o tyle uzasadnione, że jego rodzina jako jedna z bogatszych rodzin w Niemczech czerpała z konfliktu bardzo duże profity finansowe, co też na pewno przyczyniło się do tego, że mógł się za tą wojnę częściowo czuć odpowiedzialny. Zanim doszło jednak do tego wszystkiego i Warburg zachorował i co skończyło się hospitalizacją, początki wojny przyniosły mu rozczarowanie ze strony uwielbianych Włoch. A w 1914 roku zaproponował ambasadorowi Bonbulow wydanie pisma w języku włoskim, które miałoby na celu zaprezentować tamtejszym intelektualistom niemiecką perspektywę wojny. W tym samym roku oraz rok później ukazały się dwa numery czasopisma Rivisita Illustrata, czyli ilustrowany magazyn. Jak jednak wiadomo, w 1915 roku początkowo neutralne Włochy przyłączyły się do sił Ententy. I może to spowodowało, że badacz porzucił na pewien czas zainteresowanie Italią. W zamian zajął się czasami niemieckiej reformacji, pracując nad wydanym w 1920 roku artykułem Wróżbiarstwo pogańskie i antyczne w pismach i w obrazach epoki Lutra. I Warburg jeszcze przed rozpoczęciem działań zbrojnych odbywał służbę wojskową, jednak z uwagi na swoje żydowskie pochodzenie został przeniesiony do rezerwy. Później zaś uważał, że to między innymi niedostateczna ilość żołnierzy żydowskich była przyczyną klęski Niemiec. I w latach konfliktu pracował nad projektem, który przez długi czas zniknął z pola widzenia badaczy, czyli takim wojennym archiwum fotografii, zbiorem wizualiów wraz z towarzyszącą im kartotegą, określaną jako Kriegskartotek. W 2002 roku Klaudia Wedepol, pracująca w archiwum Instytutu Warburga, postanowiła bliżej przyjrzeć się trzem nieopisanym wcześniej przez Instytut skrzynkom posiadającym numery 115, 117 oraz 118. Poza fotografiami, do których zaraz przejdę, w skrzynkach znajdowały się między innymi w skrzynce 115 zatytułowanej Wojna i kultura była między innymi lista obiektów, w tym medali i pocztówek oraz narzędzia metodologiczne do ich odczytania, takie jak chociażby pisma niemieckiego socjologa Maxa Webera. Skrzynka 117 poświęcona została wojennym przesądom, a materiały w niej zebrane miały na celu omówienie związków pomiędzy I wojną światową a okultyzmem. Skrzynka 118, nazwana Wojna i sztuka, gromadziła bardzo pokaźny zbiór pocztówek i innych materiałów propagandowych, jak również inne przejawy sztuki, jak chociażby manifest futurystyczny Marinettiego. Początek tego katalogu zawierał indeks, który sugerował układ dalszych rozdziałów i zaczynał się od prehistorii wojny i różnych obszarów geograficznych jej występowania. Dalej była część poświęcona religii, technice i higienie, poezji, etyce, aż do fabryk broni, literatury wojennej, niebiańskich figur oraz kina. Na podstawie tych kart ustalić można, że pomiędzy 1914 a 18 rokiem Warburg zgromadził około 5000 fotografii, które przechowywane były w 72 skrzynkach, z czego obecnie zachowało się ich 1445. Reszta tej kartoteki wraz z fotograficzną dokumentacją prawdopodobnie zaginęła w trakcie przenoszenia biblioteki z Hamburga do Londynu w 1933 roku. Część z fotografii znajdujących się w
tym zbiorze posiadała odręczne podpisy i notatki, których identyfikacja nie pozostawiała wątpliwości w kwestii tego, że to właśnie Warburg jest autorem tego zbioru. Fotografie, które będę Państwu pokazywać, pochodzą z opracowań tego zbioru, gdyż nie jest on w tym momencie, nie jest digitalizowany, nie został opracowany na większą skalę. Nie miałam bezpośredniego dostępu do archiwaliów w Instytucie Warburga. Jednak biorąc pod uwagę to, że kolekcja ta coraz częściej się pojawia w literaturze i prowadzone są nad nią kolejne badania, myślę, że niedługo możemy się spodziewać tego, że w całości zbiór ten zostanie poddany digitalizacji i udostępniony na przynajmniej nieco większą skalę niż w tym momencie. Część tego zbioru została przebadana przez Georgesa D. Liebermana w trakcie kwerendy do wystawy Atlas, jak unie świat na własnych barkach, wspomnianej wcześniej, gdzie pomiędzy eksponatami pokazywane były też właśnie fotografie z tego wojennego atlasu. Zostały one też opisane w katalogu wystawy, gdzie znalazła się krótka charakterystyka tych scen, którą pozwolę sobie przytoczyć, bo wydaje mi się, że Liberman w taki jednak dość trafny sposób scharakteryzował te kilka ujęć. Co widzimy na tych obrazach? Starożytne budowle bądź o przeznaczeniu religijnym. Zabytki, które cechuje długie trwanie w kulturze, zawalone pod uderzeniami bomb. Doryckie kolumny upstrzone dziurami po karabinie maszynowym. Wiele ujęć z lotu ptaka, znaków par excellence współczesnego rzemiosła wojennego, z których większość ma księżycowy lub prastary wyraz, na znak tego, że destrukcja zaprowadzi do archeologicznego spojrzenia. Przerażające wizje przekraczania linii frontu z drutem kolczastym, zdewastowane środowisko naturalne, a wszystko to sprawia wrażenie przesadnie przyczernionych rycin, widmowych krajobrazów w manierze Herkulesa Zegersa albo pozostałości po apokalipsie naszkicowanej przez jednego z malarzy ekspresjonistów. Tu faktycznie zostawiłam z Zegersem i widać to podobieństwo. Wszędzie znaki ogromnej katastrofy, ale wszędzie też znaki technologicznego zarządzania zniszczeniem. Jak w dokumentach, na których widzimy, jak armia domagała się, by wojna była reprodukowana przez obrazy fotograficzne bądź filmowe. Widzimy również w tej koszmarnej kolekcji znaczenie wizualnych paradoksów, tak charakterystycznych dla warburgiańskiego spojrzenia. Wybuchy rozdzierające niebo, przerażające nowe technologie, stosowane podczas wojny, tworzące rozproszone po niebie ładne małe chmurki, bardzo podobne do tych, które historyk sztuki rozpoznać może, widząc obrazy włoskich prymitywistów. Sterowiec, motyw, który za chwilę odnajdziemy w Mnemozyne, uderzony przez samolot myśliwski, posiada jednakowo nieodzowny wygląd technologicznej dokumentacji oraz patos mitologicznego upadku, gdzieś pomiędzy rydwanem Fetona i zanurzeniem się w otchłani piekła. Wizerunek konia, dziwacznie zawieszonego nad powierzchnią wody, posiada niewymuszony splendor ujęcia, jakby przygotowanego przez Eisensteina. Ale związki trzciny cukrowej w pracowni rzemieślniczej równocześnie przypominają nam o tym, jak wojna upośledziła, oszpeciła i zredukowała istnienia ludzkie do bólu, okaleczenia i niepodobieństwa do samego siebie. Tu mam jeszcze kilka fotografii, które... To są fotografie, które były umieszczone w katalogu wystawy D. Liebermana, jakby stąd też ich jakość. Ale też widzimy tutaj znowu spaloną ziemię, plany miasta, strategii wojennych, wybuchy w wodzie, szczątki maszyn. Jakby ten schemat jest wciąż podobna. To z kolei są fotografie, które zostały wykonane przez Tomasza Szerszenia bezpośrednio na wystawie w Madrycie i następnie opublikowane w kwartalniku Konteksty. Kilka zdjęć było na wystawie Liebermana pokazywanych. Na wiosnę w 2017 roku zbiór fotografii został ponownie przebadany. Tym razem przez Leo Serve, brazylijskiego badacza, który opracowywał wówczas temat formu emocji w fotografii wojennej. Sugerował on, że początek gromadzenia fotografii przez Warburga mógł łączyć się z jego pracą nad wcześniej wspomnianym magazynem
Rewisita Illustrata. Serwa po przeprowadzonych badaniach opublikował artykuł, który miał na celu w głównej mierze połączyć założenia przyjęte przez warburgiański atlas, warburgiański zbiór fotografii wojennej z omówionym wcześniej atlasem Mnemozynem. Już nawet Didi Iberman pisał wcześniej, że nawet po zredukowaniu pierwotnej ilości zdjęć o 1/3 i mimo tego, że Warburg zrezygnował z układania obrazów w formie atlasu, odbiór zebranej przez niego dokumentacji wywiera na odbiorcy podobne wrażenie jak plansze mnemozyne. Badania serwy jednak, mimo tego, co Didi Iberman wcześniej napisał, jakby dążyły do tego, żeby te obrazy w formie atlasu ułożyć. I to jest taka wstępna propozycja, gdyż jakby to są fotografie, które towarzyszyły publikacji, która się po tych badaniach ukazała. Jednak była to publikacja wstępna, gdzie zaznaczone zostało to, że te badania w dalszym ciągu trwają i jakby celem jest ułożenie wszystkich tych fotografii na planszach atlasu, tym samym przywrócenie im dawnego charakteru. Zostały one połączone według powtarzających się motywów. Tak tutaj na tej pierwszej mamy wizerunki związane z symbolami religijnymi, z kościołami, które zostały zniszczone przez wojnę. Tutaj są konie. Tutaj z kolei znowu ujęcia z lotu ptaka, dewastacja natury, znowu ten sam cepelin na dole, który po zderzeniu z myśliwcem spada w dół. Były też wątki żydowskie oraz uchodźcy i ludność cywilna. I przyjmując taką interpretację fotografii i ich docelowe umiejscowienie na planszach, można przypuszczać, że sceny te mogłyby być, że sceny te mogły, dopełnione mogły być tymi samymi schematami reprezentacji, ale przedstawiającymi też inne konflikty zbrojne, nie tylko pierwszą wojnę światową. Serwa wyróżnił też wątki powtarzające się zarówno w zbiorze fotografii, jak i mnemozyne, takie jak zainteresowanie kwestią żydowską oraz technologią i stworzonymi na potrzeby wojny maszynami. Warburg był bardzo niechętnie nastawiony wobec zdobyczy cywilizacji. Pisał, że najnowsze wynalazki techniki przyczyniały się do burzenia dawnego porządku, wywołując w świecie chaos. Pisał, że telegram i telefon niszczą wszechświat. W walce o duchową więź pomiędzy człowiekiem i światem dookoła niego mityczne symbole, mityczne i symboliczne myślenie stworzyło przestrzeń do pietyzmu i refleksji, które zostały wykradzione przez natychmiastowe połączenia elektryczne. Łączył wszystkie wynalazki końca XIX wieku z realizacją pierwotnej żądzy popychającej ludzkość do pokonywania własnych ograniczeń. I tak jak Prometeusz, który wykradł ogień olimpijskim bogom, czy Ikar, który poleciał zbyt blisko słońca, współcześni ludzie chcą pokonać swoje własne bariery. I w tym celu konstruują maszyny wykorzystywane później na wojnie. I podobnie też jak bohaterowie, jak bohaterów mitologicznych, spotyka ich za to kara. I co więcej, w 1913 roku Warburg już wówczas opublikował artykuł Statek powietrzny i podwodny w wyobrażeniach średniowiecznych, gdzie dowodził, że maszyny stworzone przez człowieka już od wieków były w wyobraźni ludzkości, czekając na odpowiedni moment, żeby się urzeczywistnić i odpowiedzieć na te dawne pragnienia. Tej spolaryzowanej wizji kultury racjonalizm i nauka na zmianę przeplatały się z demonicznymi siłami. Sposobem na opanowanie pierwotnego lęku było stworzenie odpowiedniego dystansu poprzez rozwój kultury. Wydaje się, że racjonalizacja wojny, dokładne uszeregowanie jej przejawów oraz zmierzenie się z jej wizualnymi przejawami mogło pomóc nad tym lękiem zapanować.
Wojna i rozpad dawnego porządku uwolniły w ludziach myślenie magiczne, podobne do opisanego w publikacji wróżbiarstwo pogańskie i antyczne w pismach i w obrazach epoki Lutra, nad którą badacz pracował w analogicznym czasie. Podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym w Kreuzlingen Warburg przedstawił referat poświęcony rytuałowi węża. Nazywał się Obrazy z terenów Indian Pueblo w Ameryce Północnej. Odczyt ten miał udowodnić, że znów jest w pełni sił intelektualnych i może powrócić do działalności naukowej. Nie wiadomo, w jaki sposób dokładnie ten wykład wyglądał, gdyż znana jest tylko jego treść z maszynopisu stworzonego na podstawie stworzonych wcześniej notatek. Publicznością byli pacjenci oraz personel szpitala. Z relacji świadków wynika, że wystąpienie miało taki wręcz performatywny charakter. Było częściowo improwizowane. W niektórych relacjach pojawiają się nawet określenia typu taniec. Kluczowy był pokaz obrazów, dla którego treść miała być zaledwie pobocznym komentarzem. I pomysł ten zrodził się ze wspomnień odbytej niemal 30 lat wcześniej podróży, kiedy w 1895 roku podczas pobytu w Ameryce, gdzie pojechał na ślub brata, Warburg zdecydował się na podróż po południowym zachodzie Stanów, gdzie miał przyglądać się zwyczajom Indian Pueblo. W Raby w Arizonie był świadkiem indiańskiego tańca Hemis Kachna, jednak nie widział nigdy rytuału węża, znał go jedynie z literatury. Tutaj go widzimy w masce Hemis Kachna, a tutaj jest uwieczniony z tancerzem. Podróż ta była zupełnie nieobecna w jego wcześniejszych badaniach i zdawała się mieć raczej marginalny wpływ na rozwój myśli Warburga. W pogańskiej kulturze Indian odkrył jednak archetyp postaw leżących u podstaw kultury europejskiej, a w szczególności demonicznego antyku. Dla Europejczyków wąż przede wszystkim wiązany był ze strachem. Indianie zaś odbywali rytuały w celu przywołania deszczu, gdyż nad tym strachem udało im się już wcześniej zapanować. Dlatego też Warburg utożsamiał rytuał węża z zapanowaniem nad siłami ciemności. I tym samym wykład ten stał się bliski jego własnym obsesją, a wykład w Kreuzlingen był symbolicznym przepędzeniem własnych demonów, które zagnieździły się w jego duszy za sprawą wojny. I tutaj w tym miejscu kończę opowieść o Warburgu, przechodząc do dalszej części, czyli kontekstu dla zbioru fotografii, który Państwu pokazałam. Tak, zbiór ten można łączyć przede wszystkim z pewną szerszą tendencją typową właśnie dla Niemiec, czyli stworzeniem tak zwanych kolekcji wojennych, które pokazywane były w różnych instytucjach, takich jak m.in. Biblioteka Państwowa w Berlinie czy Biblioteka Uniwersytecka w Wienie, jak również gromadzone przez prywatnych kolekcjonerów, przyjmując niekiedy tak dużą skalę, że funkcjonowały jak osobne małe instytucje zatrudniające na stałe po kilkunastu pracowników. A w 1917 roku opublikowano nawet listę takich kolekcji, która już wówczas wymieniała ich 217, a pomiędzy nimi były zarówno publiczne, jak i prywatne placówki. Bardzo popularny był w owym czasie album Krieg dem Kriege, czyli Wojna wojnie z 1924 roku autorstwa niemieckiego pacyfisty Ernsta Friedricha, który założył w rok po wydaniu tego albumu antywojenne muzeum w Berlinie, Antikrieg Muzeum, które do dzisiaj tam funkcjonuje. Zadaniem tego albumu było pokazanie prawdziwego oblicza wojny, jednym słowem największej makabry, która się z tą wojną wiązała.
Album ten przetłumaczono na 50 języków, zaś podpisy do obrazów w nich umieszczonych są w 4 językach, po niemiecku, angielsku, francusku i holendersku. Fotografie zaś pochodzą głównie z archiwów medycznych oraz wojskowych. Zdjęcia te były naprawdę bardzo drastyczne, więc też nie wybierałam takich najgorszych, żeby w ten mikołajkowy wieczór Państwa to nie katować obrazami. Były one podpisane, tak jak tutaj na przykład, zapomnieni. Albo jak wspaniałe jest życie żołnierza. Bohaterskie konie. Groby austriackie, groby bohaterów. Tysiące poległych bohaterów w lesie. Wizerunek Boga w masce gazowej. Austriacka armia podczas wojny światowej, w austriackiej armii podczas wojny światowej kilka tysięcy ludzi było poddawane egzekucjom poprzez wieszanie ich na szubienice. Atak bombowy w domach mieszkalnych. I tak dalej, i tak dalej. I potem są okaleczone twarze, fragmenty ciała i jakby wszystkie możliwe okropieństwa, które wojna może ze sobą przynieść. I inspiracji tym albumem Wojna w wojnie oraz jej podobnych powstał jeszcze jeden album. Jeszcze jedno świadectwo zderzenia jednostki z tym zalewem obrazów, który chciałabym przywołać, mianowicie Kriegsfieber Bertolda Brechta, który również omówiony został przez George'a Didi Bermana, który poświęcił mu przetłumaczoną na język polski książkę Strategia obrazów oko historii, gdzie zwracał uwagę na konflikt temporalny, który ma miejsce w przypadku rycin Kriegsfieber. Pisał, że pomimo operowania obrazami z czasów II wojny światowej, Brechta wciąż ścigają duchy Wielkiej Wojny, gdyż to w niej brał bezpośrednio udział, doświadczając tego, jak mówił, jak błyskawicznie łata się ludzi, żeby odesłać ich jak najszybciej na front. W 1933 roku, w dzień po podpaleniu Reichstagu, Brecht opuścił Niemcy, aby powrócić do nich dopiero 15 lat później. Kriegsfieber opublikował w 1955 roku w Berlinie Wschodnim. Tytuł oznaczał tyle co elementarz wojny albo ABC wojny, a struktura dokumentacji odpowiadała chronologii II wojny światowej. W tym przypadku zbiór obrazów był dopełniony tekstem. Zdjęcia podpisane były poetyckim komentarzem w formie 4-wersowego epigramu u dołu każdej planszy. Część z nich posiadała też krótki komentarz historyczny. I przy Kriegsfieber pracowało kilka osób, między innymi bliska Brechtowi Ruth Bedlau, która uczestniczyła w poszukiwaniu materiałów ikonograficznych oraz odpowiadała za techniczny aspekt reprodukcji. Pisała ona w przedmowie do zbioru: po co akurat teraz pokazywać te mroczne obrazy naszym robotnikom pracującym w znacjonalizowanym przemyśle, współpracującym z nami chłopami, naszym budowniczym, intelektualistom i wreszcie młodzieży, która już cieszy się pierwszymi porcjami szczęścia. Ktoś, kto zapomina o przeszłości, nie może od niej uciec. Niniejsza książka chce nauczyć sztuki czytania obrazów. Niewtajemniczonym tak samo trudno odcyfrować obraz jak hieroglif. I tutaj przykłady scen z Kriegsfieber, tutaj podpis historyczny. Amerykański żołnierz stoi nad konającym japońskim żołnierzem, którego właśnie musiał zastrzelić. Japończyk ukryty za łodzią strzał do oddziałów amerykańskich. Poniżej znajduje się epigram. Piasek musiał pokryć czerwienią plażę, której żaden z nich nie dostanie w spadku.
Żeby tak się zabijać, podobno ich zmusili. Niech będzie. Jeszcze tylko pytanie, kto? Warto też zwrócić uwagę na wybór epigramów jako utworów poetyckich towarzyszących scenom. Epigramy były inskrypcjami na marmurowych grobowcach stosowanymi już przez starożytnych Greków. Chodziło więc o przyjęcie ponadczasowego stylu funeralnego, odwołanie się do utworu, który związany był z przesłaniem moralnym, etycznym, a nowo powstałe utwory Brecht nazywał fotoepigramami. Tu mam jeszcze kilka przykładów. Rząd krzyży oznaczający groby amerykańskie w okolicach Buny. Pozostawiona rękawiczka celuje w niebo. To jest ten historyczny komentarz. A epigram są moje tłumaczenia autorskie z języka niemieckiego, bo nie funkcjonują nigdzie oficjalnie. Słyszeliśmy w szkole, że tam na górze mieszka mściciel wszystkich krzywd. I spotkaliśmy śmierć, gdy śmierć nieśliśmy. Teraz musisz wymierzyć karę tym, co nas posłali. Następny. Tu jest między innymi generał Juan Jagüe, jeden z uczestników przewrotu rozpoczynającego hiszpańską wojnę domową. A epigram brzmi: dziękujemy teraz Bogu jako mordercy i Chrystusowi. On dał nam ogień, ogień by strzelać. Lud to tłuszcza, Bóg faszysta. Tutaj zniszczony Liverpool. Wciąż jestem miastem, lecz już niedługo przestanę. Tam, gdzie pokolenia niegdyś żyły. Nim te ptaki śmiercionośne nadfrunęłyby na mnie polować. 1000 lat budowane, zburzone w jedną noc. A to jest Berlin z epigramem: nie szukaj więcej, kobieto, już ich nie znajdziesz. Lecz to nie los, kobieto, temu winien. Te mroczne siły, kobieto, co cię dręczą. Każda z nich ma twarz, adres i imię. Kolejny. Popatrzcie na hełmy poległych. Jednak z pewnością moment, gdy straciliśmy siebie, to nie wtedy, gdy zrzuciliśmy imię z głów, lecz wtedy, gdy zgodziliśmy się je założyć na swoje. Twarze niemieckich żołnierzy w Rosji. Epigram brzmi: to nasze dzieci, ogłuszone i splamione krwią. Widać, jak nadchodzą zamarzniętych czołgów. Nawet okrutny wilk potrzebuje schronienia, ogrze je, zamarzają. Tutaj na ostatnim dzieci różnych narodowości z epigramem: wy w swych czołgach i bombowcach, potężni wojownicy, wy w algierskim porcie, w mrozie Laponii. W wielu bitwach zwycięzcy, zobaczcie, kogo pokonaliście. I tak, żeby podsumować, chciałam pokazać Państwu ścieżki, jakie mogą przebywać obrazy wojny i sposoby, w jakie mogą być wykorzystywane, funkcjonując poza takim głównym obiegiem machiny propagandowej. W przypadku Warburga czy Brechta gromadzenie kolekcji zdjęć było reakcją na traumę, a dalsza praca nad nimi sposobem, aby z tą traumą się uporać. I jak w przypadku Warburga fotografie to jakby nie były opracowywane w sposób jednostkowy. Tworzyły one zbiory i łączone były, idąc za tą najnowszą interpretacją, ze sobą konstelacje obrazów. Tym samym został im nadany walor poznawczy. Zaś w przypadku Brechta te komentarze poetyckie jakby były też dopełnieniem obrazu samego w sobie, który przez ten propagandowe mechanizmy i przez ilość wizerunków, które zostały przez wojnę wyprodukowane, jakby te obrazy same w sobie traciły znaczenie, traciły swój pierwotny sens. Trauma ta jakby ma taką niezmienną siłę. Jakby równie dobrze moglibyśmy oglądać tutaj okropności wojny Goi czy fotografie ze współczesnych konfliktów. Jakby tym samym też o tym właśnie traktowała nauka Warburga, o pewnych symptomach, które się w kulturze nie zmieniają.
I tak jeszcze na koniec też chciałam zwrócić Państwu uwagę na to, jak odmienne są te obrazy od obrazów, do których przyzwyczaiła nas pierwsza wojna światowa w kontekście sztuki polskiej, która kojarzona jest głównie z wizerunkami uśmiechniętych legionistów. I jakby też na wystawie, którą można oglądać w muzeum, jakby częściowo ten stereotyp miał zostać przełamany. Na te pokazane przeze mnie obrazy też miały stanowić pewnego rodzaju dopełnienie do tych jednak obrazów tej dramatycznej wojny, nie tylko tej zwycięskiej wojny i nie tylko wojny, która w naszej polskiej świadomości jednak głównie z niepodległością kojarzy. Dziękuję.